sprzęt, który zobaczysz na tym filmiku, został dobrany przez nas świadomie. To znaczy, nikt nam go nie wcisnął do testów. Przed wyborem analizowaliśmy jego użycie pod kątem naszych zadań i naszych warunków działania. Artur i Kuba z Universal Survival witają i pozdrawiają z pustyni Kyzyl-Kum. No i dzisiaj temat recenzji plecaka. Jakiego? Plecak The North Face Terra 65, czyli to, w czym ja noszę cały swój sprzęt w czasie naszej wyprawy. Jak z grubsza przedstawisz? Jaki to jest plecak? Jaki to jest charakter sprzętu? Do czego służy? To jest plecak typowo turystyczny. 65 litrów, średnia pojemność. Konstrukcja zrobiona z materiałów bardzo tradycyjnych. Nie jest to żadna kordura, wszystko poliamid i tak dalej. Niemniej jednak jeszcze daje radę przy tej objętości i przy obciążalności, na którą została zaprojektowana. Co ciekawe, jest to spośród wielu plecaków, które miałem, najwygodniejszy w noszeniu dla mnie plecak. Czyli w jakiś sposób jest tam dostosowany do mnie. Bo każdy ma inne plecy, każdy ma inne wymagania i oczekiwania. Tutaj może... No właśnie, może pokażemy, jak to wygląda. System nośny. Tu są szelki, jest miarka, która pozwala na regulowanie wszystkiego bezstopniowo, tak? Czyli płynna regulacja. Tak, jest płynna regulacja. Tutaj jest dużo różnych sznurków dowiązanych. Czyli te żółte sznurki to nie są od plecaka oryginalne. Tak, to są moje pomysły, ja to dodaję do każdego plecaka, który mam, bo przenoszę dość nietypowy sprzęt, tam fotografie, aparaty, kamery, dźwięki i tak dalej. Tak, dokładnie. Jest wyjście na rurkę bukłaka, bardzo wygodny system nośny. Tutaj to miejsce sprawia, że nie kończymy marszu kompletnie styrani i zapoceni. Jest tu jakiś... A przynajmniej ty nie kończysz. Przynajmniej ja, tak. Bo tutaj jest jeszcze przestrzeń, widzę, tak? Jest siatka i tu jest wolna przestrzeń. Widzę, tak, pod siatką jest wolna przestrzeń, która faktycznie sprawia, że tam jest jakieś chłodzenie, tak? Bardzo wygodny pas biodrowy, który przy odpowiednim dopasowaniu szelek faktycznie pozwala przenieść większość ciężaru plecaka na biodra. Nie nosić tego na barkach, które zmęczą się nam kompletnie po kilkunastu kilometrach. A reszta budowy plecaka, bo to jest system nośny, jest wygodny z wentylacją i płynną regulacją. A jak reszta plecaka? Mamy komorę główną, dostęp od niej pod klapą od góry. Kieszeń w klapie, tam jest dzielona w środku. Jest z boku tutaj, o, na tej krawędzi zamek. On dokładnie przebiega jakby na wysokości tych klamerek Fastex, tak? Tak, ja osobiście dość rzadko z takich rzeczy korzystam. Aha. Ale okej, jest to jest, tak? Nic mu się nie dzieje. Mamy w dole komorę na śpiwór i jakąś ciepłą kurtkę, którą ja tu noszę na wieczory na pustyni. Całość sprawia wrażenie dobrze zbudowanego. Sprawuje się w miarę ok. Jedyne, co bym zarzucił temu plecakowi ze swojego indywidualnie punktu widzenia, to odrobinę za mała ilość różnych zaczepów i pętelek. Stąd no tak. Te sznurki, które muszę sobie zaczepiać. Dla mnie byłoby wygodniej, gdyby to trochę więcej tego było. Poza tym jest konstrukcja jak najbardziej w porządku. A masa własna plecaka, bo to dość istotny parametr zawsze dla turystów? Tak. Masa własna to 2 kg i przy tej skali pojemności plecaka to całkiem dobre osiągnięcie. A jak z taką mechaniczną wytrzymałością, odpornością? No bo plecak już w sumie troszkę przeżył, tak? W trakcie tego całego wyjazdu od momentu wyjścia z domu w Polsce. Nie jest to wojskowy wół roboczy, który wytrzymuje wszystko. Musiałby wtedy ważyć nie 2 kg, a 3. Więc coś za coś. Faktycznie tu, o, pokażemy. Ta klamerka, już udało mi się ją wstępnie uszkodzić. Tam jakieś małe pęknięcie. Ale raczej uraz taki nie zaburzający funkcjonowania jej. Jeszcze wszystko działa. Nie oszukujmy się. To jest naprawdę ciężka próba dla tego sprzętu i dla nas. Tak więc, jeżeli tutaj pękło, to nie znaczy, że ten sprzęt jest bardzo zły. To znaczy, że jesteśmy w ciężkich warunkach. Okej.
No i co jeszcze można powiedzieć o plecaku? Tutaj widzę, że gwizdek na przykład jest w klamerce pasa piersiowego. W klamerce. Jest, opla, tu pokażemy, dodatkowa kieszeń, w której producent dodaje, w moim wypadku, pokrowiec przeciwdeszczowy. Jest na przodzie kieszeń taka tutaj, zamek otwierany. O, otworzymy go. Tak? Mhm. Tutaj można coś płaskiego umieścić. Pokaż, głęboka ta kieszeń jest? Nie, aha, nie jest czyli wielka. Tyle co dłoń się mieści moja, tak, ale długa. Ja tutaj mapy noszę. Mhm. Cokolwiek płaskiego, tak? Mhm. Generalnie jestem zadowolony z konstrukcji, to jest lekkie i muszę powtórzyć, najwygodniejsze z tego, spośród tego, co dotychczas miałem, tak? Mhm. Ja miałem różne plecaki. W skali od 1 do 6, jaka ocena? W skali 1 do 6 na 5. Na 5, no to całkiem dobry plecak. Tak, na 5 za to, trochę mniej, nie 6 za to, że nie ma tych dodatkowych pętelek i zaczepów, które bym chciał mieć. Ale to jest moja indywidualna fanaberia, wymysł. Jasne. Coś jeszcze o plecaku, czy to wszystko? Można polecić, można kupić ten plecak w sklepie dla turysty.pl i można być zadowolonym, dopóki się go nie wrzuca pod pociąg, nie wyrzuca z samolotu w locie na 8 km. Czyli też trzeba wiedzieć, żeby sprzęt służył, trzeba wiedzieć, jak go użyć, jak go nie przeciążyć. Tak jak wszystko, tak? Dokładnie. I najlepiej w tych najbardziej stresujących sytuacjach, czyli na przykład podczas zdawania bagażu do transportu lotniczego, zapakować go jeszcze w coś, tak? Owinąć folią, streczem, zapakować w inną, większą torbę, taką typu worek. Mhm. Cokolwiek wymyślić, co nam pozwoli cieszyć się sprzętem w terenie, tam gdzie go potrzebujemy. Jasne. No to co? Chyba wszystko, tak, o plecaku? Terra 65 od North Face'a. Tak, podziękujemy serdecznie. Dzięki i do zobaczenia na kolejnej recenzji. Cześć.